Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać super tuniewisty bubblegum. Jest to jedna z najlepszych chyba, ta właśnie bubblegum, jest to chyba jedna z najlepszych super tuni. Jak widzicie, mam i ja, już dużo osób ma tą super tunię i ja stwierdziłam, że również sobie właśnie tą odmianę, czyli jedna sadzonka, żeby uzyskać właśnie taki super efekt donicy. Ja tutaj mam stronę zachodnią i myślę do tej donicy, tutaj gdzie są bratki posadzone, myślę posadzić jedną sadzonkę. I oprócz tego mam hydrożel, bo jak wiecie, ja zapominam często o podlewaniu, więc u mnie musi być ten hydrożel, bo super tunia musi być codziennie podlewana. Jeśli są bardzo duże upały, to nawet dwa razy dziennie. A sekret w tym, żeby pięknie kwitły te super tunie, to jest co drugie, trzecie podlewanie, żeby dać nawóz. Widziałam, że bardzo dużo osób używa ten Planton S lub do pomidorów również bardzo dobrze, żeby się sprawdza. Ja do takiej właśnie tej jednej donicy, bo ponieważ tutaj mam bratki, a bratków chyba u mnie nawet nie widzieliście, że ja ich mam tutaj od chyba świąt, czy jakoś tak. Uwielbiam bratki. Te w tym roku pierwszy raz kupiłam i bardzo jestem nimi zauroczona. I oczywiście lubię te o takich malutkich kwiatuszkach. Piękne są. I tak, tutaj będą pelargonie później posadzone i te bratki pójdą na rabatę. Również te bratki pójdą na rabatę i może się tam wysieją. W zeszłym roku mi się wysiały, ja Wam mówiłam, żeby ich nie wyrzucać do kompostownika, tylko żeby właśnie je posadzić gdzieś tam na rabatę, gdzie Wam nie będzie przeszkadzać i wtedy ona ładnie zakwitnie. W przyszłym roku one po prostu się wysieją. Mi tam się wysiało bardzo dużo, ale zostało mi tylko kilka sztuk i widziałam, że tam kwitną. Nie wiem dlaczego, chyba zmarzły, bo u nas było w grudniu minus 20, a później w styczniu było minus 10, minus 15 i może właśnie to spowodowało, że one nie zmarzły. Zaraz sobie przejdziemy, bo Wam pokażę, jak właśnie ten hydrożel na taką dużą donicę będzie jedna super tunia. Ona bardzo mocno się rozrasta, jak widziałam u innych osób, to naprawdę taka jest fontanna tych kwiatów, więc naprawdę myślę, że super tunia jest naprawdę super. Myślę, że ona wszystkie petunie i surfinie, że ona po prostu pobije, bo jest już ich kilka odmian. Jeszcze mi się podobały taka biało-różowa i bardzo ładna była, ale mówię, nie spróbuję z tą. W zeszłym roku miałam o takich ciemnych kwiatach, ale ona nie była taka, że taka fontanna. Była bardzo ładna, nic z nią nie trzeba było robić faktycznie. Ja najpierw myślałam, że pomyliłam tę donicę i wzięłam zwykłą petunię, ale jednak była to super tunia, bo nie trzeba było poza podlewaniem i nawożeniem, ale ja oczywiście nie nawoziłam tak często właśnie jak inne osoby. A w tym roku myślę właśnie co drugie, co trzecie podlewanie, myślę właśnie używać z nawozem i zobaczymy, jak to u mnie będzie wyglądać. Super tunia przede wszystkim również fajnie się sprawdza, bo ona ani takie upały niestraszne, oczywiście jak będziecie podlewać, i deszcz również. Po deszczu super wygląda. Ja tam miałam właśnie pelargonię angielską i po deszczu po prostu brązowe plamy się robiły. Dlatego ja sobie ją gdzie indziej posadzę. A do tych dwóch szarych donic zaraz Wam pokażę, to jakich donic będę sadzić. I właśnie będę tam używać ten hydrożel. Tutaj również będzie hydrożel. Polecam Wam. Super tunie. Mam trzy sztuki, właśnie tutaj będzie jedna, tutaj są jeszcze dwie. Ja kupowałam u nas w Centrum Ogrodniczych i ona jest po 8 zł kupiłam. Na razie jeszcze nie kwitną, ale uwierzcie mi, że naprawdę będą robić robotę. Kupiłam hydrożel z tego względu, że jak wiecie, ja mam problem z podlewaniem, że czasami zapomnę, a one muszą być codziennie podlewane. Musi to być spełniony ten warunek, bo jeśli nie będzie podlewana, to ona bardzo szybko zmarnieje. Przede wszystkim super jest to w niej, że ona po deszczu wygląda
równie dobrze jak pelargon. I cena w sumie nie jest jakoś strasznie wygórowana, bo 8 zł to jest, myślę, dobra cena. Tutaj jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają bratki. I tutaj takie miniaturowe. Fioletowe, takie niebieskie. Kochani, możecie sobie zobaczyć, to tutaj jest jedna saszetka wsypana do miski i zalane jest to 3 litry wody. Możecie sobie zobaczyć, jaka jest konsystencja teraz tego. Dosłownie w mgnieniu oka zrobiła się taka konsystencja. Powiem Wam, że super. Myślę, że to się bardzo fajnie sprawdzi, bo wiadomo, że petunie, surfinie i inne właśnie takie super tunie potrzebują częstego podlewania, potrzebują jednak tej wilgoci. Jeżeli ktoś ma czasami problem, żeby podlać, no to myślę, że właśnie ten hydrożel bardzo się u niego sprawdzi. Ja tutaj myślę taką jedną saszetkę na 3 donice, czyli na takie dwie duże szare, dwie takie duże donice, tylko że ja tutaj nie będę wypełniać całej tej donicy ziemią, tylko ja sobie po prostu zawsze daję na spód taką doniczkę i przykrywam to zwykłą folią. Chodzi o to, żeby tutaj donica nie była za ciężka i również, żeby nie trzeba było tutaj tak dużo sypać tej ziemi. Tutaj naprawdę jest dosyć dużo i tak wejdzie tej ziemi, ale ja właśnie sobie zawsze tak robię. Albo wsadzam doniczkę, albo właśnie folię i na to jeszcze karton daję, żeby ta woda tak szybko nie spływała. I ja sobie tutaj prosto do tego sypię ziemię. I dodaję tego hydrożelu. Ja sobie gdzieś to tak na 3 donice, więc ja sobie to tak muszę sobie dzielić, żeby to było na 3 donice. I te donice oczywiście teraz, aż do zimnej Zośki, będą w garażu. Po prostu one będą w dzień na słoneczku, tu na tarasie, a na wieczór po prostu będą w garażu. Z tego względu, że jeszcze mogą przyjść przymrozki, a takie kwiaty balkonowe, to one nie są odporne na przymrozki.
I tak, są już posadzone. Ziemia zwykła, kwiatowa. I tutaj tą jedną po prostu, która pójdzie zamiast bratków, przesadziłam, bo tutaj była taka malusieńka doniczka, więc wzięłam do tej dużej donicy, żeby ona mogła się tutaj już rozrastać. Nawożenie rozpocznę za jakiś tydzień. Za dziś dziękuję i do następnego razu.